Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Alina Wieja. Jestem autorką książki Być mądrą mamą, wydanej przez wydawnictwo Koinonia. Książka jest adresowana do każdej mamy. Do mamy, która jest na początku swojej drogi bycia mamą, jak i do mam, które już wychowały swoje dzieci i ich dzieci są już osobami dorosłymi. Jeśli jesteś przemęczona, zniechęcona i zestresowana w roli mamy, sięgnij po książkę Aliny Wiei Być mądrą mamą. Pragnę zaprosić każdą z czytelniczek do tego, aby odkryć źródło mądrości dla nas, matek naszych dzieci. Tym źródłem jest sam Stwórca, który zaprosił nas, abyśmy razem z Nim realizowały to szczególne zadanie w życiu ludzi, których powierzył nam jako cudowny dar. Skąd czerpać prawdziwą mądrość do tego, by wychować nasze dzieci, by były osobami szczęśliwymi, spełnionymi w życiu, by znalazły tą właściwą drogę dla swojego dorosłego życia? W jaki sposób inspirować je do dobrych wyborów i w jaki sposób również poradzić sobie z błędami przeszłości? Każda z nas potrzebuje mądrości, dlatego że powołaniem mamy jest to, by być mądrą mamą. Ta książka pomoże Ci zobaczyć to, co jest najcenniejsze w byciu mamą. Pomoże odkryć Twoje własne potrzeby i pokaże, jak je zaspokoić. Zachęci Cię, jak być mądrą mamą dla Twojego dziecka. Cała Wasza rodzina na tym zyska. Odkryjecie piękne strony życia i doświadczycie tego, co Bóg wspaniale dla Was przygotował. Bardzo zachęcające są wyniki ostatnich badań społecznych. Okazało się, że oceny relacji z rodzicami są ze sobą powiązane. Badani, którzy deklarują silniejszą więź z mamą, lepiej oceniają kontakty z tatą i na odwrót. Centrum Badań Opinii Społecznej CBOS. Książkę można nabyć w siedzibie wydawnictwa Koinonia, w sklepie internetowym www.koinonia.org.pl oraz w dobrych księgarniach chrześcijańskich.